Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Ostatnie dwa tygodnie upłynęły bardzo roboczo i pracowicie. Nagrywaliśmy z Martą szkolenie po angielsku dotyczące dronów. Mamy już 3 godziny zrobione, teraz robimy jeszcze montaż i finalną obróbkę. Wrzucamy wszystko na platformę edukacyjną i niedługo będziemy mieli szkolenie na rynek amerykański. So these exercises were a little bit difficult for me. I was having a problem with maneuvering my drone because I didn't know. I was trying to turn left, he was going right, and it was very confusing for me. Rafael told me it's best that if the rear of the drone, the status lamp, if it faces me this way, when I turn left, it will actually go left. Dla osób, które zadają pytania od razu, przepisów tam jest mniej, tam są ogólne zasady bezpieczeństwa, bardziej chodzi o obsługę drona i o jego możliwości. Co do dzisiejszych zajęć, zrobimy sobie ćwiczenie na APAS tak zwane, czyli Advanced Pilot Assistant System, tak fajnie się to nazywa. I założeniem tego jest to, że on omija przeszkody. Zaraz zobaczymy, jak sobie będzie radził. Moimi przeszkodami są tak dwie krowy, które widać tam z tyłu. Dla pewności założyłem mu osłony propeller guards, żeby nie było niespodzianek z APAS-em właśnie. Ruszamy zaraz, ok? Żeby aktywować sobie APAS w DJI Go 4, jeżeli mamy oczywiście Mavic Air, klikamy tutaj na dole. Jest i pojawia nam się coś takiego: required conditions not meet APAS. Zaraz zobaczymy, o co chodzi, jak w nim wystartujemy, bo w tej chwili nie chciało mi włączyć tego APAS enabled. Teraz jest w porządku, w tej chwili APAS już jest. Obstacle avoidance od razu rozpoznaje, więc się cofniemy w prawo, zrobimy sobie ujęcie. Jedziemy. Ćwiczenie numer 1. Jak najniżej będę, 0,4 metra. Co robi? Zwiększa wysokość, 0,7 w tej chwili. 1,5, czyli górą minął krowę, na 1,7, 1,8. Jeszcze teraz zwiększył nad rośliną. 2,5 metra. Wracamy. Pierwsze ćwiczenie. Teraz będzie ćwiczenie numer 2. Zrobię to samo, tylko pod innym kątem. Tak, żebyśmy byli na wysokości głowy. Czyli w pierwszym ćwiczeniu minął górą. Teraz też. Przy drugim ćwiczeniu zwiększa wysokość i wyraźnie mija. Wznosi się teraz na 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 metra, 2,6 metra. Wracamy. Dziewczynom się tutaj to podoba. My wracamy, żeby im nie zrobić krzywdy. Ok, przejdziemy trochę z tej strony. Od razu nam obstacle avoidance sygnalizuje, bo to jest dosyć ciasno. Dobrze, rozpędzimy się, będziemy trochę poza zasięgiem sensorów. One sygnalizują mniej więcej od 6, 7, 8 metrów. Teraz jesteśmy poza zasięgiem sensorów i ruszamy mocniej. Od razu rozpoznaje Mavic. I zobaczmy, jak się zachowuje. Zwiększa wysokość. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Czyli w każdym z moich przypadków zwiększa wysokość do około 2,5 metra. To jest trzecia próba. Pierwsza próba polegała na tym, że lecieliśmy przodem do krowy, do naszej przeszkody, a Mavic zachowywał się w ten sposób, że zwiększał swoją wysokość. Już jak tylko sensory zaczynały wyczuwać przeszkodę. To było to, prawda? Chciałem uzyskać boczne minięcie, czyli tak zwany bypass, ale za każdym razem Mavic zwiększał wysokość. Być może ta przeszkoda jest też niewysoka. Spróbujemy to zrobić jeszcze później na choince i to nagramy. Ale w tym przypadku było to bokiem. Teraz polecimy w podobnej konfiguracji, tylko tyłem i zobaczymy, jak się zachowuje. Wypróbujemy sensory tylne. Jestem już w powietrzu. Teraz sobie aktywujemy APAS. Jest aktywowany, przekręciłem się tyłem do krów, trochę w bok. I atakujemy, słuchajcie, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Jestem na 0,9 metra, podnosi się, momentalnie się podnosi na około 2 metrów. Zrobimy podobne ćwiczenie trochę pod innym kątem, powtórkę tego. Teraz zmienię nieco kąt.
i atakujemy pełną prędkością. On już wyczuwa przeszkodę 5,5 metra, 5 metrów i od razu wolno leci. Dobra, spróbuję mu dać trochę trudniejsze zadanie. Odsunę go bokiem, tak żeby nie wyczuwał w tej chwili żadnych przeszkód. I teraz wystartujemy. Jesteśmy na 1 metrze. Od razu podnosi 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Dobra, więc tu widzimy, że jest cały czas tak samo. Więc robimy bardziej hardkorowe ujęcie, a mianowicie spróbujemy bokiem. Zobaczymy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie jak on same drzewa traktuje. Staniemy sobie na linii drzewa i zobaczymy, czy ominie to drzewko, czy będzie chciał je górą pokonać. Pokazuje mi 5,5 metra, górą pokonuje. Teraz trochę bokiem przesunął się i idzie bokiem. Do drzewa poszedł bokiem. Dobra, jestem za drzewem, teraz ten sam test, tylko w przylocie tyłem. I tu obstacle avoidance zadziałał, bo ma drzewa i nie wie co zrobić. Jeszcze jedną próbę. Lecimy teraz. Zwiększa wysokość wyraźnie do około 2 metrów. Teraz stanął, polecę jeszcze raz do przodu. I zwiększa wysokość. Wyraźnie teraz nas mija. Ok, słuchajcie, przetestowaliśmy APAS i wygląda na to, że zarówno przy locie przodem, jak i tyłem sensory przednie, tylne pozwalają na to, że omijamy przeszkodę. I główna tendencja była taka, że jak tylko wyczuwał, to zwiększał wysokość, ale ze dwa razy udało mi się też minąć bypassem drzewko. Główne jego podstawowe zachowanie jest takie, że on zwiększa wysokość, podnosi się po prostu. I to jest ten wniosek na teraz. Następna kwestia na dzisiaj to jest to, że otrzymuję średnio około 10 do 20 pytań w tygodniu dotyczących tych samych zagadnień. Te pytania dotyczą kłopotów z obrazem, z komunikacją i jak temu zapobiec. Pytania o radę. Ja już nagrałem taki poradnik i jest cały materiał wideo. Robiłem to w zeszłym tygodniu i umieściłem go w szkoleniu, które można sobie zakupić. To szkolenie jest dostępne cały czas. Druga forma pytań, jakie dostaję, to są pytania o ustawienia samych parametrów i ustawienia też płynności lotu. I to też robiłem wcześniej i też można to znaleźć właśnie w materiale na szkoleniu, w materiale szkoleniowym. Także zachęcam do tego, żeby korzystać ze szkolenia. Ono po to jest, żeby pomóc. Natomiast chciałbym wyeliminować też taką sytuację, że odpowiadam setki razy na te same pytania. W tej chwili mam bardzo łatwą procedurę, czy jednoznaczna jest procedura. Odsyłam po prostu do szkolenia osoby, które mnie pytają. Myślę, że tak jest chyba najkorzystniej, bo nie dość, że praca zostaje w pewien sposób wynagradzana, czy tam moje kwalifikacje, czy umiejętności, to jeszcze ludzie potrafią, ci, którzy naprawdę im zależy, to potrafią znaleźć te informacje. To jest tyle. My za chwilę będziemy testowali gogle, tylko zmienimy trochę miejscówkę, bo tu jest zbyt głośno, potrzebujemy innych warunków do kręcenia lotu w goglach. No, odpowiadając na kolejne pytanie właśnie kolegi. Wow, świetnie ci idzie, Milenka. Dawaj, Kadu, mocniej. Wow, to było ekstra. Brawo, Milena.